Czas na wywiad z ostatnim, najbardziej niespodziewanym kandydatem, który ogłosił swoją kandydaturę dopiero dzisiaj. Jest to Bruno Mostowy, z którym jesteśmy właśnie teraz. Czy mógłbyś opowiedzieć coś o sobie, jak i o kilku członkach swojego sztabu? Jasne. Jestem zapewne niespodziewanym kandydatem. Wskoczyłem w cudzysłowie za Miłosza Dudkiewicza, co nie oznacza, że jesteśmy tym samym sztabem i tym samym programem wyborczym. Jestem w Słowoku dopiero od 2 lat. Staram się brać czynny udział we wszystkim, co szkoła oferuje i też bardzo chciałbym jakoś na nią wpływać, jakoś ją zmieniać. Jeśli chodzi o mój sztab, zebrałem grupę osób, starałem się zebrać ich ze wszystkich roczników, których mogę, nie pomijając słynnego 04. W moim sztabie są oczywiście moi koledzy z klasy. Jest to Igor Konopko, który jest naprawdę zapalonym przedsiębiorcą, fanem wszelkiej polityki i na pewno dużo wniesie do Rady Młodzieżowej. Weronika Wójcik oraz Michał Strzałkowski. Dość artystyczna grupa. Również mam w sztabie Ale Molik, która pomoże mi, miejmy nadzieję, zorganizować coś w rodzaju kursów języka angielskiego dla naszych uczniów. Także bierzemy właśnie 2 osoby z klas 4-letnich. Jest to m.in. Jeremi, który jest osobą bardzo aktywną w szkole, bardzo chce się udzielać i planuje dać mu taką szansę. Czym była uwarunkowana ta szybka decyzja na kandydowanie? Tak, myślałem nad kandydowaniem już wcześniej. Jednak Miłosz po prostu zgłosił się pierwszy, a nie chciałem robić jakiegoś kwasu albo problemu w klasie, bo jednak byłby to rozłam. Wydaje mi się, że sobie poradzę. Planuję zrobić to tak, żeby nie zawłaszczać całej władzy, raczej dzielić się ze sztabem i być przewodniczącym dla uczniów. Niekoniecznie kimś, kto będzie po prostu wykonywał polecenia, tylko zrobić coś swojego. Zdecydowałem się dość szybko dziś, kiedy okazało się, że Miłosz jednak nie bierze udziału w wyborach. Była to szybka decyzja. Wiem, że to nie sprawia, że jestem wiarygodny, ale mogę obiecać naszym uczniom, że na pewno postaram się zbudować mocny sztab i mam nadzieję, że już jutro będziecie mogli to zobaczyć. Mógłbyś powiedzieć, kiedy pojawi się twój plan wyborczy i co się będzie w nim znajdowało? Jasne. Plan wyborczy pojawi się jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że najpóźniej jutro. Moim planem... Nie chciałbym, żeby wybieranie mnie na przewodniczącego szkoły polegało tylko na 10 punktach wyborczych. Chcę być przewodniczącym przez cały rok, nie przez pierwsze 10 rzeczy, które zorganizuję. Na pewno chcemy skupić się na kultywowaniu tradycji szkoły, na ciągnięciu i udoskonalaniu tego, co wprowadził poprzedni samorząd, bo uważam, że był po prostu dobry. Chcę oczywiście wprowadzić jakieś nowości. Na pewno myślę o większej ilości dni tematycznych, żeby nasza szara mundurkowa rzeczywistość nie była taka szara i mundurkowa. I zamierzamy wprowadzać kilka kół zainteresowań i jedną organizację charytatywną i wszystko, czego naprawdę będą potrzebowali nasi uczniowie. Będziemy otwarci i chcemy prowadzić z wami dialog. Dziękujemy za rozmowę.